Wypadek 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku północnym w Smoleńsku to nasza wielka tragedia. Zginęli wspaniali ludzie, pan prezydent i moi przyjaciele od serca: Izaja Ruganowacka, Jola Szymanek, Deresz, Jerzy Szmajdziński. Na podstawie polskiego prawa lotniczego i załącznika 13 konwencji chicagowskiej Komisja Badania Wypadków Lotniczych, w tym przypadku pod kierunkiem Jerzego Millera, przygotowała raport. To jest profesjonalny raport. To jest raport techniczny. I on się rzeczy nie wskazuje winnych, a wskazuje przyczyny tego wypadku. Tak, żeby te przyczyny wyeliminować. Ale bezsporne też jest, że żeby wyeliminować przyczyny, muszą być też dobre procedury. Dobre procedury to procedury również nie poddające się polityce w ramach struktury, która stanowi o istocie państwa, tej struktury mundurowej. Musi być w Polsce organ, osoba, która będzie miała odpowiedzialność i jednocześnie kompetencje ze swoim zapleczem, aby chociażby powiedzieć wszystkim najważniejszym ludziom, i prezydentowi, i premierowi, że coś jest niebezpieczne. Również w kategoriach komunikacyjnych. Że na jakimś tam lotnisku nie wolno lądować. Być może trzeba zmienić ustawę, żeby to był szef BOR-u, a może jeszcze lepiej, niech to będzie szef centrum, rządowego centrum bezpieczeństwa. Ale wtedy przed 10 kwietnia zabrakło takiej osoby. Ambasador Jerzy Bar na 1,5 miesiąca wcześniej przysłał informację ze swoich rozmów z Rosjanami, że to lotnisko do niczego się nie nadaje. Powinien być taki ktoś, kto ma kompetencje powiedzenia: koniec, to po prostu, panie prezydencie, panie premierze, jest niebezpieczne.